Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do kolejnego odcinka z Pokémon White 2 Egglock Challenge. Jak widzieliście w klipach, na samym początku Bulwa zamieniła miejsce jednego z Pokémonów, a mianowicie zajęła miejsce Timeberka, czyli naszego Ursaringa, z prostej przyczyny. Bulwa ogólnie jest lepsza, jeżeli chodzi o statystyki i będzie mi bardziej przydatna w późniejszych etapach gry, aniżeli Timeberk, czyli Ursaring. Mimo że on był naprawdę mocnym Pokémonem, tak niestety w tym momencie Bulwa jest nieco lepsza. W poprzednich dwóch odcinkach również pisaliście mi, żeby wymienić morskiego Boba na Mikę i tak zrobimy, jednakże na ten moment lepszym wyborem jest morski Bob, dlatego że on posiada ataki lodowe, które będą dobrze działały na smoki oraz nie ma takiego strachu, że zostanie on zniszczony przez Pokémon Draidena, dlatego że Mika, mimo że byłaby dobra na smoki, to ona też przyjmowała bardzo dużo ciosów i bardzo duże obrażenia od Pokémonów Draidena, dlatego że Mika jest w połowie smokiem, w połowie, przynajmniej Sidra, tak, jest w połowie, z tego co pamiętam, smokiem chyba teraz już. I Pokémonem wodnym. Wiem, że na pewno Kingdra jest, ale nie wiem, w sumie nie wiem, nie sprawdziłem tego. Ale tak czy siak lepszym wyborem na tą chwilę jest morski Bob, potem zostanie on zmieniony na Mikę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No okej. Dobra, ruszamy dalej, zobaczymy cóż nam tutaj czeka. Oczywiście będziemy się poruszać po Road 13. Dlatego, że no po prostu tędy musimy iść i tutaj znajdziemy jakieś nowe fajne rzeczy, nowe Pokémony i tak dalej. Postaram się dzisiaj przejść całą tą drogę 13. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. Parasol Lady Laura rzuca cast forma, a u nas, jak widzicie, w ogóle też wytrenowałem trochę gwiazdkę, dlatego że lekko mnie irytowała swoją małą siłą, więc musiałem ją koniecznie, ale dałem ciała, ale mogłem zrobić coś innego. O Jesus fuck, ale jestem głupi. No dobra, teraz to jest tak naprawdę już nie ma znaczenia, ale mogłem użyć wtedy close combat i cast form by padł od razu już na wstępie, ale niestety tego nie zrobiłem, bo jestem po prostu głupi. Gwiazdka chce się nauczyć agility? Nie. Gwiazdka w ogóle dostaje bardzo dużo ilości expa, to jest stosunkowo łatwo jest ją wytrenować dzięki temu. Okej. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś dom. I tu jest Ace Trainer. Tak, już wiem, no, Wolverosiu, że powinien mówić Ace Trainer, a nie Ice Trainer. Chociaż wydaje mi się, że ja mówię cały czas Ace Trainer, ale okej, może być inaczej. Dobra, wrzucimy morskiego Boba, dlatego że on musi zdobyć parę poziomów tak naprawdę. A nie? Okej, dostaliśmy Red Flute. Czerwony flecik. Ciekawe co mi daje czerwony flecik, nie chce mi się sprawdzać. Teraz w tej sekundzie w tym domu znajdziemy łysego kolesia z malutkim panpurem. So I live with Pokemon without putting them in Pokeballs, but Panpour doesn't listen to me at all. Bo widać, nie lubi cię troszeczkę. Okej, on tam coś mówi o Pokemonach, że to miał wpływ na wszystkich ludzi, dokładnie wszystkich, bla 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 bla. To są Fishermeni, więc tak naprawdę powinienem zmienić Pokemon na piórko, ale... Albo wiem, na kogo zmienię. Żebyśmy mieli chrzest bojowy, żebyście wy mieli tak naprawdę chrzest bojowy Bulwy, bo ja Bulwą już walczyłem. Żebyście wy mieli chrzest bojowy Bulwy w walce, zawalczymy Fishermanem właśnie nią. Także nasz piękny Venusaur rusza do boju, ma dosyć mocne ataki, szczególnie jeden ma bardzo mocny atak, który jednak mimo wszystko będę musiał używać z głową trochę. Ale jest naprawdę mocny, jest to Leaf Storm. Bo Leaf Storm jest takim atakiem, który zadaje wow. Który zadaje naprawdę duże obrażenia. Naprawdę duże obrażenia specjalne, a Bulwie rosną obrażenia specjalne.
Ale niestety jest z tym jeden problem, mianowicie taki, że zmniejsza to specjalny atak po użyciu. Więc dlatego muszę pamiętać, żeby tego ataku użyć na naprawdę mocnego Pokemona i ewentualnie, żeby mieć możliwość wymiany bulwy na kogoś innego później. Dobra, użyjemy Gigadraina, dlatego że troszeczkę nam życia zabrał ten Baskul i Nistariu powinna paść, a my sobie zregenerujemy wszystko. Tak jak mówiłem, tak się stało. Bulwa, jesteś super. Dobra, muszę zdjąć z gwiazdki w ogóle chyba ten experience share, bo ta gwiazdka tak dostaje tego expa. I damy go morskiemu Bobowi w sumie. Item move. Morski Bob niech sobie na razie trzyma. Dlatego, że on potrzebuje tych poziomów. Dlatego, że po prostu walka z Raidenem będzie tragicznie trudna. Jeżeli morski Bob nie będzie miał wystarczająco dużo wysokiego poziomu. I to mnie niestety troszeczkę martwi. O, widzicie, to jest na przykład tak jak jest ta Alamanola, czy jak ona się tam nazywa, nie lubię tego Pokemona w ogóle, tak swoją drogą, jest paskudny. I to jest naprawdę mocny Pokemon, więc na niego trzeba użyć tego Leaf Stormu, dlatego że to był jego jedyny Pokemon tego kolesia i nie musiałem się martwić o to, że potem będzie mi potrzebny ten Special Attack, tylko po prostu mogłem tą Alamanolę mogłem zabić. Okej, wydaje mi się, że chyba idziemy w ogóle w dobrą stronę, co mnie nieco martwi. Okej, tu jest Pokémon Ranger. Okej, tam jest ten legendarny Pokémon, którego powinniśmy pokonać. Tu jest Ace Trainer. Okej, to jest perfekcyjna sytuacja dla takiego Ace Trainera jak ja. Mówię Ace, cały czas mówię Ace. Nie Ace, nie jestem debilem. Lopani! Dobra, z Lopanim rozprawimy się w ten sposób. Poison Powder. O, serio? Poison Powder, suko. Czuj moją truciznę! Okej, teraz użyjemy Razor Leafa w tym momencie. Digipunch, mam nadzieję, że nie będę confused. Nie? O, tego się obawiałem, teraz się uderzy, czy będę w stanie przeżyć? Oto jest pytanie. Dobra, spróbujmy użyć Gigadraina, mam nadzieję, że to przeżyje. Dobra, powinienem to przeżyć nawet jeżeli sam się uderzę. Ale na szczęście tak się nie stało. Okej, zregenerowaliśmy naprawdę dużą ilość życia i ona teraz powinna umrzeć tak czy siak z powodu poison. To wszystko było wyliczone, te obrażenia, które zadawałem, wszystko było matematycznie w mojej głowie się tworzyło od samego początku tej walki. Na Lampenta oczywiście użyjemy morskiego Boba i zalejemy tego Lampenta bardzo, bardzo ładną wodą. O, widzicie, morski Bob już za chwilę będzie miał poziom. Bardzo mnie to cieszy, bardzo. Morski Bob będzie maszyną do zabijania smoków. To jest jego przeznaczenie. Okej, Lampent padł, był. Morski Bob, 41 poziom. Dobra, i powinienem w sumie... Dobra, może tak spojrzę na to, coś tutaj dzieje. Bulwa ma połowę życia. Czy mam jakiś Super Potion? Mam nadzieję, że mam. Mam Super Potion, to Super Potka mogę użyć na bulwie, tak żeby mieć święty spokój. I teraz tak, wiem, że pewnie część osób by chciała, żebym tego legendarnego Pokemona tam złapał, ale tak się nie stanie z jednej prostej przyczyny. Po pierwsze, bardziej się opłaca go zabić. A po drugie, Pokemona na tej drodze już złapałem, więc tego nie mogę złapać. Ale tak między Bogiem a prawdą, powiem wam taką radę na przyszłość, że tego Pokemona warto jest zabić tak samo jak wszystkie te legendarne psy. Wow, chciałem z nią powalczyć, ale widać, że ona nie chce. Tak jak wszystkie te legendarne, może nie do końca psy, tylko te wszystkie legendarne, takie te skaczące kuwienka, lepiej jest zabić. Dlatego, że ona teraz nas zaatakuje na 45 poziomie.
One są dobre, jeżeli, no może tak, warto je zabić, jeżeli nie chcecie ich używać tak czy siak w walce z Elite Four i z innymi innymi Pokemonami i z innymi liderami, o może tak to powiem. Dlatego, że on teraz nas atakuje na 45 poziomie, a później on tu powróci, jak pokonamy Elite Four. On tu powróci na poziomie 65. Dobra, no to w takim razie zabijemy sobie tego Pokemona i usmażymy go może niczym smażoną kapustę. Kbalion. Przepraszam, ale smażoną kapustę musiałem powiedzieć. to jest rzecz, którą musiałem powiedzieć w tym nagraniu. Wow! I on zadał mi naprawdę dużo obrażeń, ale jeden powinienem... dobra, zrobimy tak. Leaf Storm. I wymienimy Pokemona. Bo w normalnych warunkach ten Kobalion byłby naprawdę niezłym Pokemonem, biorąc pod uwagę, co ja aktualnie posiadam i jakie Pokemony aktualnie posiadam, nie? Także to jest, to jakby jest wiadome, że w tym momencie... Wow, ale zdałem dup, powinienem był zmienić przecież na tego. No, nie to miałem zrobić, miałem go smażyć jak smażoną kapustę. Wow! O, dobra. Damn it. Piórko, nie, słodkość, ciebie potrzebuję. Gorzej będzie, jak będę musiał jakiegoś Pokemona poświęcić. Wydaje mi się, że Searing Shot powinien go zabić. Wydaje mi się, że on jest po części Iron, więc nie wiem, co ja robiłem z samego początku. No, dokładnie mówiłem, że on jest po części Iron. Fuck, znaczy Steel, nie Iron. Teraz już mi się jeszcze rąbią typy Pokemonów. Kobalion Run Away Beyond the Road. No i teraz jak go pokonaliśmy, to on miał 45 poziom, a jak wrócimy tutaj postgame, to on będzie miał poziom 65, jednakże ja i tak go wtedy raczej nie będę łapał, chyba że będziecie tego bardzo chcieli. Dobra, zrobimy tak, dla świętego spokoju już uleczymy trochę. Dobra, i co my teraz tutaj mamy? Czy my doszliśmy już do kolejnego miasta? Si, do Lacunosa Town doszliśmy. To wiecie co, mamy jeszcze chwilę czasu, to sobie tutaj poeksplorujemy, a następny odcinek zaczniemy już w Lacunosa Town. Wow. Oczywiście, że musiało mnie coś zaatakować, jest to Drifblim! Drifblim! Dobra, God way safely. Wow, ale tutaj po prostu te Pokemony atakują posrane, naprawdę, Pelipper. Pelipery są też bardzo piękne, ale niestety ten Pelipper będzie musiał zginąć, to jest jego przeznaczenie. Jego przeznaczeniem jest by zginąć. Wow. I teraz jest. Dobra, Leaf Storm w twoją twarz, Pelipper. Mam ochotę go tylko i wyłącznie zabić, dlatego że tak się na niej patrzy z tymi swoimi wielkimi oczami, a jestem tak blisko zdobycia poziomu. I to jest jedyna rzecz, którą mną kieruje w tym momencie, żeby go zabić. Okej, morski Bob dostał trochę XP-a. Czy ja mogę z tobą... Dobra, ja na nią po prostu poczekam. Ja na nią poczekam, ja jestem osobą, która ma duże pokłady cierpliwości. Okej, dziękuję, że w końcu raczyła pani do mnie podejść. The power of three come together as one, let's have a triple battle. Potrójna walka. No w sumie tego się nie spodziewałem, ale Pokémon Ranger Diane postanowiła mnie wyzwać na Triple Battle. I mamy Larvestę, Floriona i Vibrawę. O Jezus Maria, przepraszam. Dobra, czyli Storm zada duże obrażenia. Nie. Wydaje mi się, że on powinien zadać duże obrażenia w Vibrawie, ale nie jestem pewien. No dobra, i te Pokémony tak naprawdę gówno zrobią przeciwko tej dwójce. To zrobimy tak, że postaramy się usunąć jednego z nich chociaż. Tak w miarę sprawnie, bo wydaje mi się, że mix Thunder Punch i Confusion, wow. Fuck my life. Dobrze, przynajmniej Vibrava padła. Florion padnie w następnej turze i... To też za sprawą Bulwy. Bulwa będzie takim
katem tych wszystkich Pokémonów przeciwników. Ona będzie tego dobijała. Słodkość Speedfell, no tank, Speedfell, bla 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 bla. Bardzo ładnie. Znowu prędkość spadła. Razor Leaf w takim razie na Floriona. I teraz Thunder Punch w Larvestę i Confusion w Larvestę powinno się udać. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, Florian padł. Florian jest ukochany, chociaż one są takie słabe pod względem statystyk. One są chyba najsłabszą ewolucją z tego co pamiętam. Aczkolwiek mogę się mylić, Wow, critical hit. Bardzo ładnie słodkość. Bardzo ładnie, bardzo się cieszę, że cię zostawiłem w drużynie. Dobra, Diane padła. Diane niestety niezbyt dużo. Dobra, Citrus Berry. Wydaje mi się, że któryś z tych dwóch pokeboli jest pokebolem faktycznie. Dobra, to jest Maxeter, a tam jest Fungus. Ten drugi, więc z Fungusem na razie nie mam ochoty się zabawić. Dobra, tutaj na dole była kolejna Pokémon Ranger, więc teraz z nią powalczymy. Z nim, to jest chłopak. To jest wygląd chłopaka, tak przynajmniej no, takie mam wrażenie. Aha, on ma Rotation Battle z kolei. O, co my tutaj chcemy zrobić? Użyjemy Poison Powder. Dlatego, że tak, dlatego, że elektryczność... Wow, serio, ja pierdolę, ole mnie to czasami denerwuje. Jak te wszystkie... fucking shit, no. Jak te wszystkie takie rodzaje tych... Jezus Maria, tego to się nazywa status effects, czyli efektów no, oddziałujących na nasze Pokémony, tak wchodzą od razu, tak już na samym starcie, tak na dzień dobry panu, ja chciałem się tylko przywitać, ja jestem paraliżem i działam w taki sposób, że jest nas paraliżowany. No to mniej więcej tak to działa. Dobrze, dajcie mi zabić, no z pasa on ma pewnie sterby, bo jest sukinsynem. Z wielkim nosem, jest jednym z brzydkich Pokémonów, jakie w ogóle zostały stworzone. A, dobra, Giga Drain, proszę. Zostałem nie, czy on się będzie tak kręcił. Wow. A, dobra, mogę użyć. Dobrze. Power Gem, niech będzie ten Power Gem. Ja chcę cię tylko zabić, a potem będę zmieniał Pokémon. Błagam. Dobrze. Przynajmniej zabiliśmy jednego. I teraz mogę użyć czegoś innego. On użyje Jolteona. Ja użyję. Ale niech będzie to. Zobaczymy, jak sobie poradzi Cross Chop z tą Galvantulą. O, bo jeżeli zada sporo obrażeń, nie zada sporo obrażeń. Smutne trochę. No ale trudno. No ale ta Galvantula tak naprawdę jest już bardzo, bardzo niewielkim problemem. Dobra, przekręcimy się w tą stronę i zrobimy Flame Burst. Chociaż wydaje mi się, że chyba to jest błąd. Ale nie jestem pewien. Nie, chyba to nie był błąd. Nie wiem, czemu miałem jakieś takie wrażenie, że ten Flame Burst zadaje mi też obrażenia. Że oprócz przeciwnika zadaje obrażenia mi. Ale widać, że się pomyliłem. Kapkę. Wow. Jolteon, wow. Can't fuck down. Okej, okay, on jest burned, to ja użyję Flame Charge, on użyje kolejnego Discharge i mam nadzieję, że nie zginę, okej. Okay. Nie zginąłem, więc jest okej. I teraz użyjemy mimo wszystko jednak piórka i użyjemy jego Thunder Punch, dlatego że nie chcę ryzykować tak, żeby słodkość nie padła, pewnie od tego Discharge'a by już umarła. A nie chcemy, żeby Volta psuł. Okej, tego się nie spodziewałem, więc musimy użyć...
wow. Coś mi się spauzowało, nie wiedzieć czemu. Więc użyjemy po prostu cross chopa, kolejny critical hit na jego discharge'u. Fuck you, Jolteon, fuck you. Tyle ci powiem. Oh, Morski Bob, 42 poziom, fantastycznie, jest tylko coraz lepiej dla Morskiego Bobla. Dobra, dostaliśmy Citrus Berry, ale w tym momencie musimy jednak wymienić Pokémony na pierwszej pozycji. Nie wiem, czy chcę tutaj gdzieś dalej iść, nie mam pojęcia, co się tutaj znajduje. Dzień dobry Państwu, co Państwo tutaj mają? I'd like to go to Pokestar Studios, I haven't been there in a while. I'm a fan of Mr. Studio. I wish he would be in a movie. Dobra, ona chciałaby iść do Pokémon Studios, jest fanką Studio. Mam nadzieję, że nowy wygrany pojawił się w Mistrzostwach Świata, bla bla bla. Czyli w tym turnieju, w którym braliśmy udział. Ten Pokémon kiedyś dostarczał listy do wszystkich. Wiem, dam ci Power Band, które przyniósł ten Pokémon. Dostaliśmy Power Band, na pewno nam się to przyda, muszę przejrzeć w ogóle moje Pokémony, moje przedmioty. Nie ma znaczenia dla tego Pokémona, nawet jeżeli nie walczy zbyt dobrze. Okay. Nie walczy. Dobra, poświęcimy w takim razie chwilkę na to jeszcze teraz, żeby przejrzeć sobie przedmioty, które posiadamy tutaj. Dlatego, że może nam się znaleźć coś, co będzie naprawdę dobre. Power Band zwiększa się... Aha, to jak będziemy levelować, to zwiększa to Special Defense, ale zmniejsza Speed. Okej, okay, to jest do pomyślenia. To jest do sprzedania. Draco Plate to okej. Okay. Prism Scale. To ewoluuje konkretnego Pokémona, okej, okay, Smoke Ball, a właśnie, bo to ktoś mi pisał w komentarzach, że to jest, że możemy uciec z każdej walki, jeżeli to ktoś trzyma, Dusk Stone, Fire Stone, okej, okay, Spell Tag, zwiększa ten, dobra, Sharp Beak, o, Sharp Beak możemy dać gwiazdce. Master Ball to wiemy, Big Nugget, Blushing Stone, Max Reaper, Pain Mushroom, Moonstone, Waterstone, Air Balloon, aha, okej, okay. Shellbell. Okej, okay, Shellbell możemy dać komuś i wydaje mi się, że Shellbell damy może Kretowi, bo on jest taką maszyną do zabijania, jest takim tankiem, więc mu się to przyda. Okej, okay, to jest mi niepotrzebne. Soft Sand. W sumie to by się bardziej przydało. To damy Kretowi. Teraz ten Suwbel. Nie, to nie był Suwbel. Gdzie jest ten przedmiot, którego ja używałem wtedy? Teraz na samym końcu pewnie jest Shellbell. I Shellbella damy w takim wypadku Shellbella damy Piórkowi, bo jemu też się to może przydać. Co my tu jeszcze mamy? Cover Fossil, ok, Experience Share, Mystic Water, Water Type Moves, ok. Mógłbym to dać Morskiemu Bobowi, ale na razie mi się nie opłaca. O, Miracle Seed, Give, oczywiście, że damy go Bulwie. Bright Powder, lowers opponent's accuracy. Okej, niech będzie Bright Powder. Chociaż mam gdzieś Charcoal bodajże, ale słodkości może się bardziej przydać, to żeby zmniejszało się accuracy przeciwników. I tym samym, tym takim ogarnięciem przedmiotów zakończę ten odcinek Pokémonów. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam was jak zwykle do lajkowania, dislajkowania. Jeżeli wam się podobało, bądź też nie, do komentowania tego filmu, dlatego że każdy komentarz dla mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy i zachęcam was przede wszystkim do tego, żebyście subskrybowali mój kanał i lajkowali mojego fanpage'a na Facebooku. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Ja się z wami tymczasem żegnam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie i pa!